kontynuujemy nasze zagadnienie nieskończonej studni potencjału. Poprzednio policzyliśmy funkcję falową psi. Ona się równa a sinus npx przez l. Tutaj podstawiliśmy za parametr k np przez l. To nam wyszło wcześniej z warunków brzegowych. Chcemy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że cząstka o masie m przebywa gdzieś tutaj w połowie studni potencjału od 0 do 1 drugiej l. I tak na chłopski rozum możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia powinno wynosić 50%, czyli po prostu 0,5. Wynika to z symetrii właściwie, bo jak podzielimy studnię na dwie części, to te dwie połówki muszą być po prostu równe. Nie ma żadnego powodu fizycznego i metafizycznego, żeby miały się nie równać. Zaraz sprawdzimy, czy fizyka kwantowa faktycznie coś takiego nam da. Więc najpierw normujemy funkcję falową. Robimy to w ten sposób, że całka po całej przestrzeni z funkcji falowej sprzężonej razy funkcja falowa, tu mamy zmienną x, musi nam wynosić 1. Gdy znormalizujemy funkcję falową do 1, będziemy mogli wtedy liczyć prawdopodobieństwo, ponieważ dlaczego tutaj jest 1? 1 jest dlatego, bo wiemy, że cząstka gdzieś się znajduje, gdzieś w przestrzeni, od minus nieskończoności do nieskończoności, tylko nie wiemy gdzie. Ale wiemy na pewno, że ona istnieje. Więc możemy od razu zapisać, że równa się to całce od 0 do L, ponieważ funkcja falowa psi jest niezerowa tylko tutaj, od 0 do L. Poza studnią wszędzie wynosi 0, ponieważ cząstka nie ma szans się tam znaleźć. I zapisujemy. Sprzężona funkcja falowa wynosi tyle samo co normalna, ponieważ nie ma tutaj żadnego wyrażenia zespolonego. Więc mamy a kwadrat, sinus kwadrat, npx przez l dx. I teraz możemy jeszcze uprościć, to wyciągniemy a kwadrat, bo to jest jakaś stała, przed całkę, pozostaje nam całka sinus kwadrat. Właściwie możemy próbować rozwiązać taką całkę przez części lub jakimś dziwnym podstawieniem, lub możemy zerknąć po prostu w tablice matematyczne. Więc całka nieoznaczona sinus kwadrat x dx równa się x minus sinus od x cosinus od x przez 2. Ale tutaj nie mamy czystego x, a mamy jakiś parametr t. Możemy to zapisać jako t. Więc zrobimy tak. T równa się npx przez l. Więc dt równa się np przez l dx. Wstawimy tutaj za dx dt razy l przez np. Zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie. To jeszcze na chwilę zostawię. To już możemy zmazać. W sumie też. Mieliśmy całkę od 0 do L z a kwadrat sinus kwadrat. Tutaj jeszcze wrócę, mamy sinus kwadrat, jeśli nie pogubić npx przez L dx. Za dx wstawiamy dt razy L przez np. Więc przepisujemy, tu mamy całkę sinus kwadrat od t, mamy dt, tu jeszcze będzie razy l przez np. Możemy to potem wyciągnąć tutaj. I teraz już całkujemy, więc to się równa, korzystamy z tego wzoru, a kwadrat l przez np. Mamy od 0 do L, ale trzeba zmienić granicę. Na razie nie będę tego robił, bo wrócimy do zmiennej x. Więc w sumie całki też już nie zapisujemy. Będziemy mieli t minus sinus t cosinus t przez 2
już można zmazać. To jest w jakichś granicach, ale na razie ich nie zapisuję, ponieważ musiałbym zmieniać. Ale wracamy do zmiennej x, więc a kwadrat r przez np i podstawiamy za t np x przez r, to się równało t. Mamy np x przez r minus sinus np x przez r cosinus np x przez r, to wszystko na 2 i w granicach od 0 do r. To już możemy zmazać i to się równa a kwadrat r przez np. Widzimy, że jak wstawimy za x 0, to wszędzie nam się wyzeruje, więc wstawimy tylko l. Mamy np l przez l. Tutaj jeszcze mamy dwójkę, więc 2l. Odjąć sinus np. L przez l, czyli po prostu 1 razy cosinus np. To też na 2. Ale widzimy, że sinus np to po prostu 0. A 0 razy cosinus, czy tam cokolwiek, to też wyjdzie nam 0. Więc zostaje nam, właściwie możemy to już skreślić, tylko ten człon npl przez l. I to się równo, to nam się skróci. Tu mamy n, też się skróci, i się skróci, i mamy a kwadrat l przez 2. Wcześniej widzieliśmy, że miało się to równać 1. Taki jest warunek unormowania funkcji. Stąd wyliczamy sobie parametr a. A równa się 2 przez l. To jest pierwiastek. Więc możemy zapisać, że nasza funkcja polowa psi równa się pierwiastek 2 przez l sinus npx przez l. I teraz chcemy policzyć prawdopodobieństwo, że cząstka znajduje się od 0 do jednej drugiej l. Zrobię trochę miejsca. Interesuje nas już tylko funkcja palowa, która jest unormowana, to możemy zmazać. Więc p równa się całka od 0 do 1 drugiej l z funkcji palowej psi razy funkcja palowa. Mamy dx, to mamy sprzężenie zespolone. I mamy tutaj 0, 1 druga r, a kwadrat, gdzie kwadrat to był pierwiastek, a kwadrat równa się 2 przez r, czyli zostawiamy sinus kwadrat npx przez r dx. Musiałem przerwać nagranie, zrobiłem drobny błąd, więc wracamy. Przepisujemy, że to się równa 2 przez r. Całka od 0 do 1 drugiej l. I właściwie możemy tutaj wstawić parametr t, sinus kwadrat t, gdzie t będzie równe npx przez l. Więc dt równa się np przez l dx. Za dx wstawiamy dt razy l przez np. To zaraz nam się skróci. I to się równa 2 przez np całka od 0 do 1 drugiej l. Właściwie nie powinienem tak zapisywać, bo tu już jest zmieniony parametr całkowania. No ale mniejsza o to, sinus t, dt. Zaraz wrócimy do zmiennej x. Widzieliśmy wcześniej, że całka sinus kwadrat t dt równała się t minus sinus t cosinus t przez 2. Możemy teraz podstawić to do tego i będziemy mieli 2 przez np razy t minus sinus t cosinus t przez 2. I to jest w jakichś granicach tutaj zależnych od t. Ale zaraz wrócimy do zmiennej x.
Więc za T wstawiamy NP przez L, więc to się równa 2 przez NP, NPX przez L, minus sinus NPX przez L, cosinus NPX przez L. To wszystko podzielone na 2 w granicach od 0 do 1 drugiej L. Tutaj zrobimy trochę miejsca. Tak jak wcześniej strzeliliśmy, powinna nam wyjść jedna druga. Zgadzałoby się to tak z tak zwanym chłopskim rozumem, więc prawdopodobieństwo równa się 2 przez NP. I teraz wstawiamy tutaj granicę. Zero nic nam nie da, wszystko się wyzeruje. Wstawiamy jedną drugą L, mamy NP. Jedna druga L przez L. Tutaj mamy jeszcze podzielone na 2, minus 2. I mamy minus sinus NPX, gdzie X to jedna druga L przez L razy cosinus NP jedna druga L przez L. I to wszystko też przez 2. Tutaj możemy od razu zauważyć, że podzielam tutaj cosinus NP drugich a dla takich wartości cosinus jest równy 0. Więc możemy skreślić cały ten człon i pozostaje nam prawdopodobieństwo równa się 2 przez NP razy NP. Tutaj mamy jedną drugą, więc przez 4 to się równa 2 czwarte, czyli 1 druga, czyli tak jak ustaliliśmy 50%. I widzimy, że chłopski rozum ma jednak coś wspólnego z fizyką kwantową.